Cześć widzowie, siema. Wróciłem ze spotkania integracyjnego. Przyćpane oczy? Chyba ty. Ja nie mam oczu. Siema, stęskniłem się za wami bardzo. Trzeba wrócić do ciężkiej harówy, co? Czyli streamowania. Pały jadą? Zaraz ich kurwa przepędzimy z tego streama. Wymykałem się owo, wciąż z uniesioną głową. Dlaczego Paramaxi z nami był? Też tego nie wiem. Wykąpałem się, odpocząłem. Opowiadaj, fajnie było. Jestem lekko zmęczony. Także nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Pewnie nic. Sorry, że tak gadam, ale nie wiem. Czy byłem w zoo? Nigdzie kurwa nie byliśmy widzowie, ani w zoo, ani na go-kartach. Nigdzie nie byliśmy. Jak coś widzowie, to może być bardzo dużo żartów o dziwkach na tym streamie, ponieważ się przyzwyczaiłem na wyjeździe do takich żartów. Jakiego dwa ulubione żarty to jest tak. Idziemy na dupcenie czy na ludzenie. Ale już więcej nie wstanę do tego żartu. To było tylko raz. O kurwa. Pokazać wam fajne zdjęcie widzowie. Chcecie zobaczyć fajne zdjęcie z Akim. Dziękuję za subskrypcję. Już włączam alerty. Popatrzcie na to. Patrzcie na tych przystojniaków. Jesteście gotowi? To ja i mój synek. Kocham tego człowieka. Wystarczy. Czy zrobiłem loda dla jakiegoś widza? A, tu ciekawostka. Zrobiłem loda dla każdego widza, którego spotkałem. Kto spotkał, potwierdzi. Masakra. Powiem wam tak, no. Byłem grzeczny w Warszawie. Nie narobiłem wstydu. Możecie się tego nie spodziewać, ale tak, byłem grzeczny. Kacyk? Żadnego kacyka nie miałem. Ile wyjebałem z Lukim w aucie? A tu ciekawostka, prawie nie piliśmy, bo było tak gorąco, że wzięliśmy po łyku i już było ciepłe na następny raz. Ale jak już dojechaliśmy, no to... Co? Jakie nowe miasto? Paramaxil powiedział, o co chodzi? Historie z soboty? A co, już Paramaxil opowiadał jakiś bzdur? Zara mu na... Czy zdradziłem Paulinkę? Oczywiście, że nie. Ale wiecie, że pokazałem tylko na Instagramie tak może sekundę pokoju, no nie? Z Lukim byłem. I chuj, przyjechali rowerami pod hotel. Także już potem nic nie pokazywałem. Szliśmy... Filip wysłał ZT5. Masz na Monstera uśmiech. Dzięki, Filip. Chodziliśmy do jakiejś tam restauracji i w ogóle, nie? No ale ja widzę te menu, ja nic nie rozumiem, co tam pisze, kurwa, jakieś pojebane rzeczy, nie? No to se myślę tak, wezmę to, co ktoś tam. Ale że na przykład Holak to jest uczulony na milion rzeczy, a Holak wygląda na takiego, co się zna na tych restauracjach. No ale to on jest uczulony na milion rzeczy, to nie brałem to, co on. Dobra, mówię, to ja to, co Ksajo, no nie? Ja pierdolę! Raz to takie gówno, jakaś tortilla zawinięta. Kurwa, takie obrzydlistwo, że to chuj. To się wkurwiłem, bo wiecie, jak ja nie lubię, jak se nie pojem. No dobra, myślę, dam mu drugą szansę. Poszliśmy do drugiej restauracji na następny dzień. Do pizzerii, no nie? Super chrupką pizzę, każdy se zamówił i tak dalej, ale ja patrzę, że tam kurwa jest 40 ileś pozycji. Myślę, kurwa, no nie będę tego wszystkiego czytał, bo przecież pierdolca dostanę. I mówię, to co on? No i kurwa,
Przynosi pizzę dla każdego, typiara. O, takie miacy, co chy, że chuj. Przynosi pizzę dla każdego. Kurwa, ja pieroga dostałem. Ksajo się zaczyna śmiać, kurwa, no nie? Jebany debil pieroga zamówił zamiast pizzy. No kurwa, myślałem, że rozpierdolę ten bar. Także już mam nauczkę na przyszłość albo przeszłość, sam nie wiem, żeby nie zamawiać tego, co on. Kurwa mać, takiego chuj pieroga, wszyscy mieli pyszną, chrupką pizzę, taką chrupiutką, no nie? A on dostaliśmy jakiegoś jebanego pieroga, jeszcze go kurwa nie można było rękami jeść, tylko widelcem trzeba było kroić i był w środku taki mokry, kurwa. A pizza taka chrupiutka, suchutka, fajna. W sensie boczki, no, tam miała sosik i wszystko. Super była pizza. Calzone? Coś na ky, ale jak to się nazywało, to nie wiem, jakieś carpaccio albo... A może i te calzone? Chuj wie. Ale takie, kurwa, było wstrętne, w pizdu. Czy zajebałem dla suchara? No, ale w ostatni dzień już nie biłem suchara, bo suchar mi tak pokazał wszystkie siniaki, co mu zrobiłem, to już mi go szkoda było. Ale jak Luki dopierdolił klimę na 0 stopni w pokoju, to myślałem, że się rozpierdolę, jak takie miałem gardło. Mówię wam. Chuj piany, kurwa, dopierdolił klimę na 0 i na fulla, jak w zamrażarce spaliśmy. W pizdu. A ja byłem taki najebany, że nie dałem rady wstać, a nawet się nie dałem rady z boku na bok przewrócić. No co? Napierdala łajcior non stop. Zajebiście było, bo jak puszczałeś łajciora na telewizorze, to nie dość, że na telewizorze leciał, to jeszcze leciał w kiblu. Bo w kiblu miałeś takie pokrętełko do muzyki, dawałeś tylko głośniej, ciszej. Czy było dupce, nie? Nie, nie było. Patrzcie, jaką czapkę dostałem od Holaka. Wygląda w niej jak szefito? Pa, kurwa. Pu. Ale szef, kurwa. O, kurwa, ale przysto. Co mam suchar? No, z te kurwa spałem 13 godzin, regenerując. Bo po czym ty się regenerowałeś? O, kurwa, żebro mnie boli. Cieszę się, że tego... Ty, ale idź do lekarza, mogę ci złamać, kurwa, serio mówię. Nie no, jest całe, po prostu zabite. Jesteśmy w hotelu 7.30. No i jest polecenie, suchar, zamawiaj maka. 7.30, to Uber jest jeszcze niedostępny. Zamówiliśmy maka przez taksówkarza. I... Nie było to łatwe zamówienie, bo dałem mu to zamówienie na jakieś 30 kanapek. Powiedzieli mu w maku, żeby czekał. Jeszcze podczas jego zamawiania domówiłem 5 sosów słodko-kwaśnych, bo pewien użytkownik lubi sosy słodko-kwaśne. No i co? Przywiózł podobnego maczka wreszcie. Pierdalamy. A jabłczan jaki wkurwiony. Miały być wszystkie kajzerki pszenne, a jabłczan mówi tak, kurwa jakieś ziarno. Jak się jabłczak zaczął wkurwiać, mówi, zaraz coś rozpierdolę. Mówi mi tak, jabłczak, dawaj mi kurwa ten telefon, słuchaj, dzwonię do tego kurwa taksówkarza. Dzwon mi kurwa, dawaj ten telefon. Ja mówię, nie no jabłczak, ale co ty, no już nie warto, no przecież nic nie zmienia. Jabłczak, dawaj mi kurwa ten telefon, co ty się srasz? No i kurwa, dzwonię do tego taksówkarza, daję jabłczanowi telefon. No i się zaczyna. Jabłczan robi śledztwo o treści. Czy to taksówkarz spierdolił, czy to McDonald's spierdolił. No i nie wiem, co tam dokładnie taksówkarz mówił, jakim głosikiem, ale słyszałem, że taksówkarz wręcz prosił Jabłczana o życie. Bo Jabłczan działał dość groźnie. No tak. No i Jabłczan doszedł do wniosku, że taksówkarz nic nie zjebał i mówi tak. Dawaj mi kurwa adres tego McDonalda. No i dostaliśmy adres maka. Jabłczan jeszcze nie rozjebał tego maka, ale myślę, że może się to zmienić. Ale było tak. Mariano Italiano mówi tak, widzowie. Przysięgam na Boga! Powiedziałem im, że bułki mają być pszenne. Ale koronawirus jest. To nie sprawdzałem. Mówi tak, przysięgam na Boga. No powiem wam, że było chyba... Bóg był tam chyba grany, żeby mieć życie.
Kurwa, mogę flashować, zjebałem. Luki jad Maca? No jadł. Luki jadł. Ale chyba ofertę śniadaniową tylko, co? Mac wrapika zjadł z... Co tam jest? Pieczarka. Jak my tym Mac wrapem to rzucaliśmy, kurwa, potem po pokoju całym, bo nie można było tego jeść, takie chujowe. Nie, no Lukiemu smakowało. Nie, wyjebał. Jak powiedziałem, że chujowe, to wyjebał tego Mac wrapa od razu. Ale on wyjebał tą ostatnią część, która ma prawie same ciasto. No, ciekawe, że... Dobrze zrobił. Ale dobra, Luki opierdalił całego ze smakiem, Jabson powiedział chujowe, no to Luki wyjechał. No cóż. Ale że Luki jest taki mądry i się posłuchał, nie dziwię mu się. To skończył najgorzej, Jabson. Jak to? Ja się świetnie bawiłem. Ty! Cuchar! Opowiedz, jak piłem shakera, bo to śmieszne było. Kurwa, chłopaki, jesteśmy w barze, no i wiecie, barmani tam padają szoty, no nie? Zamówiliśmy 16 szotów, żeby były tam po 2 dla każdego, no i kurwa, wiecie, barmanka nalewa to wszystko sobie do shakera, żeby wymieszać, no nie? A Jabczan wstaje, podchodzi do baru, już taki dość mocno napierdolony. No pijany już lekko i bierze tego shakera i go kurwa przechyla, a barmanka tak na niego patrzy i coś ty kurwa odjebał, taka wkurwiona, bo wiecie, ona potem nie może używać tego shakera, dopóki go nie wyparzy i tak dalej, bo dotknął go ustami. Była taka spina, że Jabson wypił to z shakera. Oczywiście podali nam przez to mniej shotów, no bo Jabson wyjebał kilka naraz, który miał być z tego shakera. No 16 wyjebałem. Tam były nie, wszystkie. Nie, wyjebałeś połowę. 8. No to ile to jest podali połowa? Podali nam 8. No dobra, 8. 8 shotów naraz wyjebał to jakby z tego całego shakera. No kurwa, jak patrzę to przechyli, ja tak patrzę, o kurwa, będzie dym. I taka wkurwiona chciała nas tam wyjebać. A ja wczoraj tak, a co to kurwa, nie można z tego? Myślałem, że taki duży szocik. No bo się przyjebała, chuj wie o co też. Pięta pizda. Dostaliśmy jakiś mandat w hotelu. Nie, ale raz ochroniarze się zdziwili. Podchodzą takie kurwa dwa byki i coś tam pierdolą, żeby wypierdalać, a ja mówię, a ja tu kurwa mieszkam. I sobie poszli. Ale takie zdziwko mieli. Tacy by kurwa taką minę gościu zrobił, jak się dowiedział, że my tu mieszkamy, że to jest chuj. Powiedz z Parapaxirem. No przejechaliśmy się, że Jabson się przejechał. Kurwa dresu pierdoliłem, jechałem tym z kurwa rozjebundą tą Paramaxila. I kurwa tam było tak mało miejsca, że jak kręciłem kierą. Jak kręciłem kierą, to kurwa o dres się przeczekałem. Kurwa, ujebałem dres na kieszeni. Pierdolę, nigdy więcej nie wsiądę do tego czegoś. No chyba, że historia jak płacił za rachunek w restauracji wczoraj. O Boże, myślałem, że coś rozpierdolę, jak zobaczyłem ten rachunek. Już stolik leciał do góry, widzowie, ale się powstrzymałem, powstrzymali mnie. Ja dostałem rachunek wczoraj na obiadku, kończącym spotkanie, meeting cały. I ja patrzę na rachunek i tak. Marcin, jedno słowo, ten lokal jest rozpierdolony. No kurwa. Tak go kurwa trzęsło. Wykręciło mnie, jak zacząłem ten rachunek. Oj. Jaki jest Luki Ayreal? Chłodny zabójca. Nie no, dawaj Yeti kotlety. Luki był... Jak nie było mnie przy 20 metrów, byłem dalej od Lukiego, to Luki tak stał spokojnie. Jak tylko byłem gdzieś w pobliżu, to Luki mówi tak. Co kurwa, rozpierdalamy coś? Mówi tak. Ale ja to bez Jabczana nigdzie nie idę, nie będę czuł się bezpiecznie. A, fajnie, widzowie Kaniowskiego widzieliśmy. Kaniowski to taki spoko ziomek jest, że chuj. Widzieliśmy, no, improwizowaliśmy w sumie trochę z nim. O? Widzieliśmy to może Lexi Chaplin, Adriana Polaka. Zostańmy przy Kaniowskim. Kosterę widzieliśmy. Byliśmy na Kalifornii. Oj,
Możesz opowiedzieć akurat, oj, że Łajcior był z nami cały czas. A powiedzieć na piwkach? No. No to w barze barmanka nam puszczała Łajciora za napiwek. I wyjebaliśmy na te napiwki chyba kurwa z 800 ziko. Żeby leciał ciągle Łajcior. Ale Sishanty też leciały, widzowie. Cały czas kurwa. Ona już robiła tak, ja jej daję 5 dych, alkohol kosztował 4. Ona jak mi wydaje dychy, to od razu wrzuca do pojemnika z napiwkami i mówi tak, to za Łajciora kolejnego. Tak było. Ona już wiedziała, co się stanie z tą dychą. Może ty mi powiesz, dlaczego oddaliście japę na cały nowy świat? To było Łajcior leciał. Synapse kurwa! No, no. To ty. W ocach mi się wiesz. Pierdoli? A wiecie, ja co się rymuje z pier... A wiecie, co jeszcze można pierdolić? Nie, nie, ja... nie. Nie, nie, jakąś dziwkę. Jakąś dziwkę można wyruchać. Dziwki można. Dobra. Ale jestem kurwa zniszczony psychicznie. Ale że ja sprawdzony kurwa żart muszę powiedzieć. Nie, nie waliliśmy wiadra, chyba że chodzi ci o jakąś cipę dziwki. Nie, powrót kurwa na tych. Nie, zamiast. Już mam dość tego słowa. Kurwa, a jeszcze Łajcior kurwa mi leci w sprawkach. Nie mogę kurwa, nie mogę. Był Łajcior? I żarty z ruchania dziweczek? Dziwek, debilu, nie dziweczek. To była w każdym kurwa kontekście, bo to słowo. Ale jak Aki to pokazywał, to jest chuj. Jak Aki robi ten ruch, to jest chuj. Dolił, jak... Tego kurwa, suchar, bo ty będziesz pewnie pamiętał, ty to kurwa zapisywałeś chyba wszystko w notatniku. Jesteś? Co? Jak było, że dwa zwierzaki i owoc. Że wybrali się na wakacje, mamy kurwa co? Co tam było? Jak to leciało? Goryla, małpę? A! Że ja goryl, paramaxis szur, o. Suchar pies i jeszcze jeden owoc mamy. Jaki? No jak to jaki? Holak, przecież z bananem. Pozdro dwie litery na czacie. Jaką wódkę piliśmy? No chyba każdą. Ile ksale stało shotów? Nie wiem, ale dużo stało paramaxi shotów. Tak? No. Nie przypominam sobie. W chuj. No ja też bym stawiał dużo, ale powiedziałem tak, ty, Marcin, daj mi moją kartę. Nie dam ci, ja stawiam, pierdalaj. Nie wiem, czy tej rozmowy. Coś tam się zdarzyło rozpierdolić. Ale w pierwszy dzień non stop mnie z baru ściągali, widzowie. Nie wiem, kurwa, nie dało się wspiąć na ten bar. Tylko kurwa wskakiwałem na bar, już za jedną rękę mnie, nie, za dupę mnie trzyma Aki, Luki za jedną rękę, Holak za drugą. Nie dało się wskoczyć, naprawdę. O! Kureweczki, co tam? Siea, Luki! Na powrót do Mielca. Kurwa, jak mi nóżki bolą, to chuje. Musisz sobie odpocząć teraz. No. Nóżki bolą, ale w Jump Kinga byś poskakał, co? No. Ale jaki suchar spokojny przy japsanie siedział, to chuj. Tak to odpierdala. Ale kurwa. Jak tam jedliśmy w tej ostatniej już. To taki kurwa spokojniutki. Bo siedział koło mnie. No, siedział obok ciebie i obok Sajo. Jeden zły ruch i... kasacja. Czy Luki wypił najwięcej? Nie wiem. Nie, Japczan wypił najwięcej, kurwa. Czyli chodzi 8 shotów, Japczan wypierdala 5 z tego. No co, każdemu po jednym. Na hita od razu ładuje. Każdemu po jednym. To nie dla mnie?
Ty, ale tak mi kurwa bluza ksajem pachnie, nie wiem kurwa. Na cały pokój kurwa to czuję. Opraw se kurwa w ramkę. No chyba tak to będzie zrobić. Jak ci go będzie brakować, będziesz sobie bąchać. Że tylko ktoś coś z kimś gadał, nie... Nie z naszych tych, naszego otoczenia, to ty wstawałeś i... Co on powiedział? Taki kurwa w barach rozjebany. Luki, z niego się śmiejesz, jak ty widziałeś chłopa z nie swojej wioski i ktoś się patrzył, to mówi tak. O co cię kurwa patrzysz? Co kurwa? Wyjechaliśmy kurwa 100 metrów za Mielcem. Co się patrzysz kurwa? Frajerze jebany. No kurwa. Nie, ale ja powiem ci, że przyjapszanie to jest tak kurwa bezpiecznie, że to jest chuj. Co się stało z moim głosem? Kurwa. Na 0 stopni klimka była i mi gardło wypaliło. Kurwa, popierdolone to było, bo jak pierwszy raz tam wszedłem, to normalnie ci się lała woda tak jak, nie wiem, do wanny, nie? Z tego takiego, kurwa, z kranu, nie? No. Powiedzmy. I nie bardzo wiedziałem, jak to zmienić. Nacisnąłem se, kurwa, ten przycisk taki, co się wyciąga, żeby zmienić na prysznic. Kurwa, jak mi plecy przysmaliła, kurwa, ta woda jebana, gorąca. Ty, a wiesz, co ja zrobiłem? Jak nie mogłem tego prysznica obsługiwać, bo ja miałem podobny problem do ciebie. Wiesz, co zrobiłem? No co? Krzyknąłem tak, Suar, kurwa, odkręcaj mi ten prysznic, bo ci zajebie. Ja też talety musiałem mu, kurwa, włączyć prysznic, bo on nie potrafił obsłużyć. Byłem giga napierdolony, trudno się mówi. A że ja na tym wyjeździe schudłem 4 kg? Co? Bo ja właśnie przytyłem 3,5. Ja ważę 78, ty. Patrzcie, jaki jabłczanek, ale nie pokażę wam większego. Regularnie wpierdalał i więcej. To określa stan jabłczana, to zdjęcie. Co ja robiłem tak? Mam jakieś trzywki? No pokazuję nóżki, kurwa. To było tak. Ale dżiwki! O, czekajcie. Mogę pokazać, Luki, to twoje zdjęcie, no tak, jak Paramaxi cię chce zapinać? No. Patrzcie na to, widzowie. Siedzi se Luki, a czekaj, bo podwiększyłem. I patrzcie, co Paramaxi chciał mu zrobić. Luki se leży, a ten się już szykował. Ale spokojnie, panowałem nad sytuacją, Luki został ochroniony. Z kim jaszczałem? Było nas troje. Ja, Ksajo i kto jeszcze? I Popo ja. Tam był. Ja. A, ale że Popo to taki ham jebany. Nie, poczekajcie, widzowie. Poczekaj, Popo znaczy. Że Popo to jest taki ham jebany, że szczał do kibla, kurwa, w tym hotelu. Naprawdę, przysięgam, szczał do kibla, no. A teraz już możesz powiedzieć, Popo, jak było dalej. Ja idę zajarać. Co ja do kibla, Ksajo do zlewu, a ja szczam do, kurwa, wanny szczał. Trzech szczaliśmy w jednym kiblu. Ekonomicznie było. A ja srałem do umywalki. Żartowałem. No ale teraz rozkoniem, co ty powiedział. Oj nie, ale przysięgam, wy mieliście największy kurwa syf w tym jebanym kiblu. My? No. No bo kurwa, jak ja się tak źle kurwa, często... ale o chuj ci chodzi, jak do nas przychodzi tak. Aki u nas sra, ty przychodzisz. Nie, chłopaki, muszę spuścić bombę, kurwa. Idziesz się do nas wysrać. To chuj ci chodzi, zjebiebany, bo u siebie sra. No i że ja ciągle sram i wy pretensje do mnie macie też, kurwa. Popierdolone. Ale miałem takie sranie, tam miałem jak nigdy. Tak dobrze mi się tam srało na tym klopie. Jeszcze łajcier w tle leciał. Kurwa, że ty od razu pojedzenie. Co to kurwa? Ale że ty likujesz nagrania, kurwa. A że to chyba nagrania, co? Ty. To wyłączaj tą kamerę! Jego nie ma. No, nowe budki twoje Popo tam są. Nowe budki. No ale leżą! I jeden klapek robi. No ja nie trafiłem na łóżko, tylko po prostu wyspałem. Patrzcie, jakie buciki se Popo kupił, te. Zajebiste, co? I klapki z Subwaya ma.
Zajebiste te klapki są. Sabuetko, silver, chuj z tym, Sabueta, zajebiste ma klapki, no. Nie no, jak odpalę streama kiedyś, to pokażę, buty nowe. Drugie od lewej. Tak, drugie od lewej. A, no, tak. Ale to u mnie, nie, jak to kurwa? Ja nie, jak wyświetlasz na dużym ekranie. No. O, ja bym pokazał. Ale ja bym Akiego zasłania kamerką. Tak, no. No, spierdalajcie. Popo, winny telefon już... się patrzy. Jak powołam, nie, no bo tam Król przechodził, chciałem pomóc. Pana Cholaczka, kurwa, widzę. Patrzę na Cholaczka. Który to ja? No drugi od lewej. Tu jest luk. Obok Japczana. Ja tak stałem, widzowie, tak prosto, bo ledwo stałem a już. Gdzie? Paramaksilowi rękę ujebało. Ale się on trzymał za dupę albo mnie, albo ciebie, a się nie strzaiłem? Ja myślałem, że magiczny autobus to jakiś drink był, kurwa. Dlatego ci się ze mną kojarzył? Tak! A co kurwa? Magiczne kurwa. Tak! Autobus. Nie ukrywam, troszkę ich wypiłem tam. No naprawdę, ja się dziwię kurwa, że Japczan to się mógł poruszać. On to ładował jak tank. Shot za shotem, jeszcze kurwa z tego shakera. Jak się wykurwił. Ale to dziwka Natalia coś pierdoliła, mówię spierdala dziwko do niej, a ona mówi tak. Całki mordę, pijaku. Normalnie. Babka se miksuje kurwa w shakerze za tym, za ladą. Japczan podchodzi, kurwa patrzy, że jakaś szklaneczka stoi, wziął wykurwił, a tam z 5 shotów było spokojnie nalane. Jak ja już wiem, co chcę robić w życiu, to pół biedy. Co chcesz robić w życiu? Ruchać siwki. A co? Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Jak mam żyć wybieg, kiedy już nie daję rady. Ona ciągle patrzy na mnie, ale widzi moje wady. Jak mam żyć tutaj, kiedy nic się nie układa. Kiedy gra muzyka, ale mi gitara spada. Zdobno się zrywa, ona mnie...